Cześć, z tej strony Michał, a przed nami kolejny odcinek serii Tego jeszcze nie jadłem, w którym przygotuję naleśniki z jednego składnika. To moja ulubiona seria, w której przygotowuję przepisy po raz pierwszy, po to, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Dzisiaj będziemy gotować z książką Jadłonomia po polsku, Marta Dymek. Wybrałem przepis naleśniki z jednego składnika, zwany niekiedy bylinami. Wystarczy szklanka kaszy gryczanej, niepalonej, 170 gramów. Tutaj ją mam. Dzisiaj rano przed wyjściem do pracy ją zalałem zimną wodą. Przez 8 godzin sobie tutaj leżała. Można ją też zostawić na noc i wtedy sobie możecie takie naleśniki przygotować rano. I co zrobimy? Przepłukamy tą kaszę na sitku, potem zblendujemy, dodamy troszeczkę soli i będziemy je smażyć. Nie jestem mistrzem naleśników, także jestem bardzo ciekawy, co mi wyjdzie. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Tutaj mam już przepłukaną kaszę. Dodaję szklankę wody. Szczyptę soli. I blendujemy. Drugi krok, dodaję jeszcze jedną czwartą szklanki wody. Ciasto tutaj pisze Marta, że ma nam wyjść grudkowate i dość rzadkie, żebyśmy się tym nie przejmowali. Tak wygląda, także się tym nie przejmuję. Tak wygląda ciasto z bliska. Bym prawie wylał. Będziemy je przygotować, chciałem je zrobić na oliwie, ale niestety tutaj jest końcówka, nic mi praktycznie nie zostało, także zrobię je na maśle klarowanym. Teraz dla mnie najbardziej stresujący moment, tak jak wspominałem, nie jestem mistrzem naleśników, racuchów, średnio mi wychodzą, także zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ciasto wygląda tak, jeżeli chodzi o konsystencję, żebyście widzieli. Kurczę, chyba za mało ciasto dałem. Teraz najbardziej krytyczny moment, obrócenie naleśnika. Zobaczymy, czy nam się przykleił, czy nie. O kurczę, w ogóle się nie przykleił. Wow, kurde, jestem pod wrażeniem. Chyba powoli się uczę robić naleśniki. Jeżeli takie filmiki Wam się podobają, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. I pamiętajcie proszę o subskrybowaniu kanału, wtedy będziecie na bieżąco. Wow, pięknie wygląda ten naleśnik. Dodałem w ogóle za dużo tłuszczu, tak mi się wydaje, także do kolejnego naleśnika nie będę dokładać tłuszczu. Chciałbym go podrzucić, ale boję się, że się nie uda, także ściągam go w klasyczny sposób. I teraz spróbujemy go zrobić bez tłuszczu. Zobaczymy, czy się da zrobić bez tłuszczu naleśnika. Dobra, zobaczymy, jak nasz naleśnik bez tłuszczu. Kurczę, też się nie przykleił. Dzisiaj w ogóle przygotowując się do tego odcinka, czytałem właśnie o tym, jak robić naleśniki i przeczytałem taką poradę, że należy mocno rozgrzać patelnię. Wtedy jakby tak od razu łapie to ciasto i naleśniki się nie przypalają, znaczy nie przywierają. Jak na razie się to sprawdza. Tak wyglądają moje pierwsze naleśniki gryczane. Trzy wyszło ok, trzeci nie wyszedł, nie dawałem tłuszczu, już na drugi wyszedł ok, na trzeciego też nie dawałem tłuszczu i troszeczkę nam się połamał, ale jak widać za każdym razem coś się uczymy i warto eksperymentować w kuchni, także wystarczy chociaż przy kolejnych naleśnikach użyć po prostu tego pędzelka, delikatnie posmarować patelnię resztkami nawet tłuszczu, który był na pędzelku i też mój błąd jest taki, że patelnia się nagrzewa i należy przy kolejnych naleśnikach delikatnie zmniejszać moc palnika, bo ona się robi już podejrzewam za gorąca na koniec. Są dość grube mi wyszły, ale jak na pierwszy rzut uważam, że jest ok. Nie łamią się, można zawijać. Także bardzo ciekawa potrawa i teraz spróbujemy, jak smakują.
A jeszcze zapomniałem, mam dla Was rozdanie. Piszcie proszę w komentarzach Wasze ulubione przepisy z kaszą gryczaną. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie kupon do naszego sklepu na takie duże, gigantyczne opakowanie, 3 kg ekologicznej kaszy gryczanej. Szczegóły będą w opisie. A teraz sprawdzimy, jak wyglądają i smakują nasze naleśniki. Dość neutralny smaku. Same smakują po prostu jak naleśniki, ale fajne, że są neutralne, będą w takim razie mogły być używane z dowolnymi dodatkami. Na słodko, wytrawne, jak lubicie. Także polecam Wam, żebyście spróbowali. Jezu, jak ja to ustawiam. Polecam Wam spróbowanie tego przepisu i warto eksperymentować w kuchni. I na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. To będzie dla mnie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów, jeżeli ten materiał Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć.